Rok 2015 był bardzo korzystny dla grupy Velux i naszych spółek siostrzanych, zarówno na rynku polskim, jak i na rynku globalnym. Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki i jeszcze raz potwierdziliśmy naszą wiodącą rolę w branży. W Polsce ubiegły rok przyniósł naszej grupie przychody na poziomie przekraczającym 1,5 miliarda złotych, co stanowiło 6,7% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Nasze polskie zakłady produkcyjne zlokalizowane w Gnieźnie, Namysłowie oraz Wędkowa-Kotrzewa specjalizują się w produkcji produktów, które są dedykowane na rynki eksportowe Europy Zachodniej. Przykładowo okna marki Velux sprzedawane są głównie na rynkach niemieckim, francuskim, na rynku w Wielkiej Brytanii, jak również na rynkach skandynawskich. W zeszłym roku Polska zajęła pozycję największego eksportera stolarki otworowej w Europie i było to dużym naszym udziałem, dlatego że 1/4 wartości całego polskiego eksportu okien to jest eksport realizowany właśnie przez grupę Velux i spółki siostrzane z Polski. W roku 2015 zrealizowaliśmy wiele projektów inwestycyjnych, jeśli chodzi o nasze zakłady. Projekty, które tutaj przede wszystkim wymieniłbym, to rozbudowa fabryki Okuć w Gnieźnie, nowe linie produkcyjne w gnieźnińskiej fabryce drewnianych okien dachowych marki Velux, również nowa hala produkcyjna w Namysłowie w fabryce okien produkowanych w technologii drewniano-poliuretanowej. Rok 2016 będzie rokiem, w którym oczywiście skorzystamy z tego potencjału, który powstał w wyniku dodatkowych inwestycji. Mamy zamiar zwiększać produkcję, mamy zamiar również więcej sprzedawać na eksport i tym samym sądzimy, że za tym pójdzie coraz większe zatrudnienie, tak jak to było dotychczas w poprzednich latach. Na dzień dzisiejszy, na koniec zeszłego roku, zatrudnienie w naszej grupie przekroczyło 3,5 tysiąca osób. Osiągnęliśmy wspólnie jako branża pewien sukces, dlatego że zdetronizowaliśmy dotychczasowego lidera eksportu w Europie, stolarki otworowej, którym byli Niemcy i myślę, że w najbliższym czasie nie tylko tę pozycję utrzymamy, ale również ją wzmocnimy. Grupa Velux i spółki siostrzane dołożą do tego swój bardzo znaczący wkład.